Jakość tego, w jaki sposób myślimy, przekłada się na całe nasze życie. To, w jaki sposób mówimy do samego siebie, buduje nasze relacje z innymi, sprawia, że nasze życie jest szczęśliwe lub nie, a także przekłada się na poziom naszych zarobków. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się temu, w jaki sposób to, co myślimy i mówimy, wpływa na to, kim jesteśmy i co posiadamy. Jeżeli więc chcesz stać się lepszą wersją samego siebie, polepszyć swoje życie i dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam was bardzo, bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Jaka jest twoja pierwsza myśl, kiedy wstajesz rano? Czy jest to coś pozytywnego w stylu super, kolejny dzień pełen wyzwań i przygód, czy raczej o matko, jak nie chce mi się wstawać do tej cholernej roboty, a to dopiero poniedziałek, a do urlopu jeszcze pół roku. Człowiek przez cały dzień myśli i mówi do siebie nieustannie. To, w jaki sposób do siebie mówimy, definiuje to, kim jesteśmy. Dla przykładu, jeżeli cały czas mówimy sobie, że życie jest do kitu, ceny są wysokie, a zarobki ledwo starczają na opłacenie rachunków, nie nastawiamy się pozytywnie do życia, a nasze działania przypominają reagowanie na pożary, które wybuchają dookoła nas. Przyglądając się jednak setkom osób, które osiągnęły sukces, każdy z nas może łatwo zauważyć, że znakomita większość z nich tworzy pozytywny obraz siebie i tego, co dzieje się i dziać będzie w ich życiu. Ma to nawet sens, ponieważ logicznym jest, że kiedy cały czas mówimy do siebie pozytywne rzeczy, jesteśmy nastawieni pozytywnie do życia, działamy i osiągamy wymierne rezultaty. Działa to również tak samo w drugą stronę. Zatruwając swoje myśli pesymizmem, strachem i niepewnością, zamykamy się na działanie i nie osiągamy żadnych pozytywnych rezultatów. Jak więc możemy zmienić nasze myślenie w prosty i zarazem efektywny sposób? Po pierwsze, musimy zauważyć, że mamy tak naprawdę dwa główne stany emocjonalne, które nas definiują. Stan reaktywny, w którym to właśnie jesteśmy typowym Polakiem, który narzeka na wszystko i na wszystkich, oraz drugi, pozytywny stan, w którym to jesteśmy silni, dumni, odważni, skuteczni i tym samym panujemy nad swoim życiem i emocjami, kształtując je według naszej woli. Oczywiście nam zależy, aby jak najczęściej być w tym drugim stanie i jak ognia unikać stanu reaktywnego. Aby jednak stać się najlepszą wersją samego siebie, musimy najpierw w ogóle zauważyć to, w jakim trybie pracujemy. Co podsuwa nam nasza głowa i w jaki sposób interpretujemy rzeczywistość. Tak, dokładnie, nasze życie jest interpretacją sygnałów, które do nas docierają. Bo czy podwyżka cen benzyny jest czymś tak naprawdę pozytywnym czy negatywnym? Dla osób reaktywnie nastawionych do życia jest czymś okropnym, czymś, co nie powinno się w ogóle wydarzyć. Co to w ogóle ma być? Jak żyć w tym kraju, gdzie jest rząd i dlaczego do tego dopuszcza? I tak dalej, i tak dalej. Dla osoby, która jest pozytywnie nastawiona do życia, jest to jedynie informacja, która nie niesie ze sobą żadnego ładunku emocjonalnego. W tym miejscu przypomina mi się osoba Winstona Churchilla, który posiadał właśnie takie pozytywne nastawienie do życia i twierdził, że wszystko, co spotyka go w życiu, dzieje się tylko po to, aby uchronić go przed jeszcze większymi problemami czy też porażkami. Jeżeli więc Churchillowi coś nie wychodziło, nie wpadał w reaktywny tryb i nie rzucał piorunami, a jedynie ze stoickim spokojem stwierdzał, że tak musiało się stać, aby nie doszło do czegoś znacznie gorszego. Każde więc wydarzenie, które mu się przytrafiło, było interpretowane przez niego jako coś pozytywnego, niezależnie od tego, co się działo. Swoją drogą, kiedy spojrzę wstecz, sam uświadamiam sobie, jak wiele rzeczy, które kiedyś były dla mnie życiowymi porażkami, po pewnym okresie czasu stawały się błogosławieństwem, ponieważ z perspektywy lat było to najlepsze możliwe wyjście z sytuacji. Dlatego też zachęcam was po pierwsze do rozpoczęcia śledzenia myśli, jakie przychodzą wam do głowy, po drugie spróbowania metody Winstona Churchilla. Możecie być zdziwieni tym, do jakich wniosków dojdziecie, obserwując jedynie wasz umysł, uwierzcie mi na słowo. Kolejną bardzo ważną sprawą jest to, w jaki sposób do siebie mówimy. Czy cały czas powtarzam sobie w kółko, jaki to ze mnie nieudacznik życiowy, czy raczej tworzę człowieka, który jest najlepszą wersją, na jaką zasługuje? I zwróćcie uwagę, że my nie powinniśmy naprawiać starego, zepsutego człowieka, jakim jesteśmy, a tworzyć, i to jest słowo klucz,
tworzyć nowego, lepszego człowieka, który posiada wszystkie cechy, które chcemy posiadać. Dobrze jest to wytłumaczyć na przykładzie chudnięcia. Nie mówimy do siebie, że muszę schudnąć, muszę zrzucić zbędne kilogramy, walczę z nadwagą itd., itd. Wszystko to, wbrew pozorom, jest postawa reaktywna, ponieważ stawiamy się w sytuacji ofiary. Zamiast tego, lepiej mówić do siebie, że tworzymy swoją wymarzoną sylwetkę człowieka szczupłego, który posiada wspaniałe ciało, jest silny i zdrowy. Czy widzicie różnicę? Niby i w tym przypadku chodzi nam o jedno i to samo, ale forma, w jakiej przekazujemy informacje, jest zupełnie inna. Dlatego tak ważnym jest, aby w ogóle zacząć rejestrować to, jakie informacje serwuje nam nasz mózg. Kiedy tylko zauważycie, że zaczynacie tworzyć negatywne informacje, robicie stop i przełączacie swoje myślenie na tryb tworzenia. Może to na początku okazać się trudne, ale praktyka czyni mistrza i codzienny trening naszej uważności sprawi, że nauczycie się rejestrować wasze emocje. Potrzeba jednak na to czasu. Pamiętajcie jednak, kiedyś nie umieliście ani mówić, ani chodzić, a teraz jest to dla was tak naturalna rzecz jak oddychanie. W związku z tym wystarczy jedynie szlifować swoją nową, lepszą wersję samego siebie i tworzyć człowieka, którym chcecie być każdego kolejnego dnia. I na pewno będą dni, w których coś wam nie wyjdzie. Na pewno będzie czas, w którym powiecie sobie, że to nie ma sensu. W takich jednak chwilach przypomnijcie sobie, do czego zmierzacie i co chcecie osiągnąć. Co was napędzało, kiedy rozpoczęliście zmianę i jakiego człowieka aktualnie tworzycie. Codziennie zaczynając swoją przygodę od nowa. Pomocnym w tym zadaniu może okazać się lista cech, jakie chcecie osiągnąć, którą spiszecie sobie na kartce. Zapisujecie tam wszystkie cechy, które chcecie posiadać, tworząc zdanie w taki sposób, jak gdybyście te cechy już posiadali. Dla przykładu, jestem zdrowy, silny i wysportowany, jestem spokojny i opanowany, jestem człowiekiem sukcesu i tak dalej, na kartce zapisujecie wszystkie cechy waszego idealnego ja. Kiedy spiszecie już wszystkie wasze postulaty na kartce, jedyną rzeczą, jaką musicie zrobić, to codziennie, rano i wieczorem, czytać na głos, głośno i wyraźnie wasze deklaracje. Nie chodzi tutaj jednak o samo przeczytanie słów z kartki. Musicie sobie wyobrazić siebie, poczuć, jak się czujecie i wybiec myślami do przodu, przyciągając tą lepszą wersję samego siebie z przyszłości. Oczywiście uprzedzając pytania możecie oczywiście przepisywać lub czytać w myślach wasze deklaracje, ale najlepszą opcją jest głośne wypowiedzenie deklaracji, wkładając to całe swoje serce i emocje. Kiedy codziennie, dwa razy na dzień, zabierzecie swój umysł do miejsca, w którym jesteście najlepszą wersją samego siebie, oczywistym jest, że zacznie on kodować na poziomie świadomym i podświadomym informacje, które mu dostarczacie. A jak wygląda to u znakomitej większości z nas? Nie robimy na tym polu nic i jesteśmy nasycani przez media i inne osoby informacjami. Pół biedy, kiedy otaczamy się ludźmi, przy których możemy wzrastać, czytając przy tym wartościowe treści. Zazwyczaj jednak nasze środowisko jest toksyczne i nie daje perspektyw na rozwój. Dlatego tak ważnym jest, aby również i na tym polu być uważnym i tworzyć sobie środowisko, w którym możemy w pozytywny sposób wpływać na siebie. Wiemy już, jak ważnym jest to, co myślimy i to, co do siebie mówimy. Wiemy już, jak funkcjonuje nasz mózg i w jaki sposób możemy przejść z trybu reaktywnego w tryb tworzenia najlepszej wersji samych siebie, na którą oczywiście zasługujemy. Poznaliśmy również sposób na tworzenie naszych osobistych deklaracji, które pomogą nam codziennie budować nasze nowe ja. Wiemy również, jak ważnym jest tworzenie wokół siebie swojego środowiska w taki sposób, aby było ono pozytywne i pomagało nam osiągać wszystko to, czego pragniemy. Jesteście więc przygotowani do zmiany swojego życia, którą możecie zacząć już teraz. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość i pomogło w stworzeniu nowego, lepszego człowieka, którym się staniecie. Jeżeli to wideo dało wam wartość, jak zawsze zapraszam was do podesłania go swoim znajomym, jak również lajkowania i pozostawienia komentarza dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.